W szkole podstawowej nr 5 w Łukowie odbyły się zajęcia w ramach programu profilaktycznego Debata. No, jeśli chodzi o adresatów uczniów klas 5 i 6, uczniowie są bardzo zainteresowani tym, co oni sami myślą na temat używania substancji psychoaktywnych. Potwierdzeniem dla tego zainteresowania jest to, z jaką niecierpliwością czekają na wyniki krótkiej ankiety, którą zaczyna się program, na temat ankiety poświęconej temu, jaki jest stan, czy są osoby po inicjacji alkoholowej, i ankiety, która pokazuje, jaki jest stosunek młodych ludzi do cenionych wartości związanych z abstynencją. Bo jakie strategie profilaktyczne są wykorzystane w programie Debata? Przede wszystkim jest to strategia wzmacniania przekonań normatywnych, w tym celu, żeby przeciwdziałać czynnikom ryzyka, wzmacniając czynniki chroniące, czyli tak, żeby wykazać, że większość młodych ludzi niezgodnie z powszechnie panującym przeświadczeniem, tych młodych w wieku 11-12 lat, jest przed inicjacją alkoholową. I jako ceniona wartość abstynencja jest wykorzystana w trakcie realizacji programu.